Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien. Witam Was, moi drodzy, w moim dzisiejszym filmiku, kolejna lekcja języka hiszpańskiego. Czekam teraz na Francinkę. Francin, te estoy esperando. Tak, czekam już na Ciebie. Póki czekamy na Francinkę, to ja już zacznę Wam tłumacząc. Dni tygodnia, czyli dzisiaj, jutro, pojutrze, ok? Dzisiaj, hoy, mañana, jutro, pasado mañana, pojutrze. Ayer, wczoraj, antes de ayer, przedwczoraj. Fin de semana, weekend, albo koniec tygodnia. W języku hiszpańskim mówimy na jutro, mañana i rano też mówimy mañana. A kiedy? Jak odróżnić to? Gdy mówimy w języku hiszpańskim samo słowo mañana, to już będzie oznaczało jutro. A żeby powiedzieć rano, to musimy powiedzieć en la mañana. Mañana, en la mañana, czyli jutro rano. Mañana, en la mañana, voy al trabajo. Jutro rano idę do pracy. Tarde, to znaczy południe. Mañana en la tarde, jutro po południu. Noche, to znaczy wieczór. Mañana en la noche, jutro wieczorem. Hoy, dzisiaj, en la mañana. Hoy en la tarde. Hoy en la noche. Ayer, wczoraj, en la mañana. Ayer en la tarde, ayer en la noche. Antes de ayer en la mañana, antes de ayer en la tarde, antes de ayer en la noche. W pokoju. Pasado mañana en la mañana, pasado mañana en la tarde y pasado mañana en la noche. Wystarczy, co? Mañana en la mañana voy a mi trabajo. Mañana en la mañana voy a levantarme temprano. Jutro rano obudzę się wcześnie, wstanę wcześnie. Mañana en la mañana voy a comer el desayuno. Jutro rano zjem śniadanie. Vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar. ¿Quieres estudiar o no quieres estudiar? Sí, que quiero estudiar. ¿Qué quieres estudiar? Sí. Sí. ¿Qué quieres estudiar? Esto. Ya to chcę estudiar. Esto. Ok, dobra. Hoy, vamos a aprender hoy. Mira, hoy to znaczy dzisiaj. Mañana to znaczy jutro. Pasado mañana, pojutrze. Ayer, wczoraj. Antes de ayer, przedwczoraj. No. Francin, bo zaraz to spadnie. Tu vas a hablar español. Hablar. Yo quiero que tú hables español. Ja chcę, żeby Francinka, żebyś ty mówiła po hiszpańsku. Hablar español. Tú también vas a hablar español. A niedługo wam mogę wam pokazać, jak ja rysuję. O, to super. To będzie super pomysł. Wiesz, co zrobimy? Będziemy rysować przedmioty, takie, które będziemy uczyć w języku hiszpańskim. A później będziesz rysowała twoje piękne obrazki i rysunki. Dobrze? Dobra. No to teraz żegnamy się z nimi. Życzymy Wam miłego dnia. Trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie. A gdy nauczę się rysować jeszcze inne rysunki, to mogę Wam pokazać, jak się rysuje. Mangi. Mangi. O, nie wiem, co to jest. To jest taki rodzaj rysunków, bo nie pochodzą z Japonii. Aha, okej. To są takie bajki z Japonii. O, to super. Ja bym, ja bardzo chętnie zobaczę. No dobrze, dobra, to do widzenia, pa, 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 pa.